Termin gender to ostatnio temat, wokół którego trwa od kilku miesięcy zamieszanie o charakterze rozgrywki politycznej. Nauka, która do tej pory analizowana była w kręgach akademickich, urosła do rangi groźnej ideologii. Całego zamieszania wokół terminu tożsamości płci nie rozumie socjolog Uniwersytetu Śląskiego dr Agata Zygmunt. Pojęcie gender to jest pojęcie płci kulturowej, mówiąc najogólniej. Powstało właściwie na bazie rozróżnienia płci na płeć biologiczną i płeć kulturową. To znaczy tak, z jednej strony każdy z nas rodzi się z pewną płcią biologiczną. Płeć w sensie biologicznym oznacza pewne wyposażenie takie biologiczne czy też fizyczne każdego z nas, warunkujące zdolność do rozrodu. To znaczy, to jest wyposażenie hormonalne, waga, to wszystko, co czyni nas w sensie biologicznym kobietą bądź mężczyzną, czy też mówiąc mniej ładnie samcem lub samicą. Natomiast społeczeństwo tak naprawdę czyni z nas w pełnym tego słowa znaczeniu kobietami bądź mężczyznami. Co to znaczy? To znaczy, że jak gdyby narzuca nam, czy w pewien sposób formułuje w stosunku do nas oczekiwania, jakie powinny spełniać kobiety i mężczyźni w sensie kulturowym. Oczywiście płeć w sensie kulturowym oznacza, że powinniśmy w jakiś sposób dostosowywać się do ról, które tradycyjnie, stereotypowo narzuca się kobietom bądź mężczyznom w społeczeństwie. Płeć kulturowa to jest inaczej kobiecość bądź męskość. My tę kobiecość lub męskość możemy w różny sposób definiować. To zależy od kręgu kulturowego, to zależy od ogólnie przyjętych w danym społeczeństwie zasad, norm dotyczących kobiecości i męskości. I tak naprawdę to, co my zrobimy z płcią kulturową, jaką treścią wypełnimy płeć kulturową, to zależy od naszego społeczeństwa. Dlatego wydaje mi się, że cała dyskusja poświęcona problematyce gender, ona nie bierze pod uwagę tego prostego faktu, że tak naprawdę to my sami jak gdyby jesteśmy w stanie wypełniać treścią to pojęcie płci kulturowej. Znaczy w naszym społeczeństwie utarło się, że płeć kulturowa oparta jest na bardzo silnym stereotypie związanym z patriarchalnością społeczeństwa. Ten patriarchat społeczny, on objawia się nie tylko w sferze publicznej, ale i w sferze domowej. To znaczy zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają takie stereotypowo przypisane role, jak gdyby warunkujące uczestnictwo w przypadku mężczyzn w sferze publicznej, w przypadku kobiet w sferze domowej. Dyskusja na temat gender to tak naprawdę powinna być dyskusja na temat równości i dyskusja na temat partnerstwa, bo tak naprawdę o to chodzi w gender. Gender oznacza pewną próbę redefinicji ról płciowych i odejścia od takiego bardzo stereotypowego pojmowania tych ról. Bowiem nie ma właściwie żadnych przeciwwskazań, żeby w pewnych sferach ten postulat równości realizować. Przecież właściwie obiektywnie patrząc, nie ma nic złego w tym, żeby kobiety i mężczyźni mieli jednakowy dostęp do pracy, jednakowy dostęp do wychowania dzieci i jednakowo mogli realizować się w obydwu sferach, zarówno w tej rodzinnej, jak i w tej domowej. I tak naprawdę cała dyskusja na temat gender powinna opierać się na dyskusji o partnerstwie i na równości. A tego brakuje w tej debacie publicznej, która gdzieś tam dzisiaj rozgorzała. Ta debata jest oparta na stereotypie opierającym się na tym, że tak naprawdę dzieci będą, czy rodzice będą mogli dla swoich dzieci wybierać płeć, tak? Czyli z biologicznego chłopca będziemy w stanie zrobić dziewczynkę. Zupełnie nie o to chodzi. Chodzi raczej o przygotowanie tego chłopca, czy też dziewczynki do równego uczestnictwa w społeczeństwie, na swobodzie dokonywania pewnych wyborów, tam gdzie jest to możliwe. Oczywiście mężczyźni nie są w stanie rodzić dzieci, ale jestem przekonana, że równie dobrze jak kobiety mogą się nimi opiekować, są jednakowo troskliwymi rodzicami jak kobiety. Poza tym dostęp do pewnych zawodów powinien być umożliwiony obydwu płciom i właściwie tego oczekują zwolennicy tej koncepcji
ról płciowych. Dlatego jeśli ktoś mówi o wirusie gender, jeżeli ktoś mówi o tym jako o zjawisku niebezpiecznym, to w moim przekonaniu są to osoby, którym bardzo zależy na utrwaleniu takiego negatywnego stereotypu dzielącego społeczeństwo, dzielącego kobiety i mężczyzn ze względu na te tradycyjnie przyjęte role społeczne. A czy to, że z pojęcia robi się ideologię, wynika z niewiedzy społeczeństwa? W moim przekonaniu tak. To nie jest żadna ideologia. Tutaj właściwie, czy można nazwać postulat równości płci ideologią? Wydaje mi się, że absolutnie nie. To jest zdrowy ogląd społeczeństwa współczesnego, w którym tak naprawdę zarówno udział w sferze publicznej, jak i w sferze prywatnej powinien być jednakowo umożliwione zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. I nie ma w tym żadnej ideologii w moim przekonaniu. Podobne stanowisko zajmuje partia Twój Ruch, która awanturę wokół gender interpretuje jako próbę odwrócenia uwagi od spraw dużo ważniejszych. Uważamy, że nie istnieje żadna ideologia gender. Jedynie istnieją badania naukowe, które mówią o relacjach między kobietami i mężczyznami, tak zwane gender studies, o relacjach w społeczeństwie, o relacjach w rodzinie. Szanowni Państwo, Kościół katolicki, który od 3 miesięcy walczy z ideologią gender, uważamy, że jest to wirtualny tylko i wyłącznie twór Kościoła. Kościół w przypadku licznie ostatnio ujawniających przypadków pedofilii wymyślił tak zwaną ideologię gender, z którą walczy. Polska rodzina dziś ma problemy z biedą. Polska rodzina dziś ma problemy z bezrobociem. Polska rodzina dziś ma problemy z przemocą, z bezdzietnością. Nie z ideologią gender. Uważamy, że hierarchowie Kościoła katolickiego, atakując wymyślaną przez siebie ideologię gender, hierarchowie Kościoła atakują zarazem najważniejsze wartości, takie jak równość, równe traktowanie ludzi, tolerancję, miłość bliźniego oraz pokój. Dają też wyraz niespotykanej w innych środowiskach obsesji na punkcie seksu i płci. Niestety nie udało nam się porozmawiać z żadnym przedstawicielem Kościoła katolickiego, który jak do tej pory jest głównym orędownikiem walki z gender.